Witajcie w Wojownicy Światła. Tak uczestników pierwszej gry terenowej Bitwa o Samotną Górę, która miała miejsce w Wiśle, witały postacie ze świata Tolkiena, a chętnych, by wziąć udział w tym wydarzeniu, nie brakowało. Tutaj jest hobbit, tutaj rasa człowieka, tutaj również hobbit to człowiek. No a tutaj nie wiadomo co. Miał być Nazgul, ale niestety peleryna nam nie dotarła. Kiedy już uczestnicy zaszyfrowali swoje imiona w języku elfickim, wyposażeni w mapy, mogli wyruszyć w teren. Na trasie czekały na nich różne zadania. Ważne było ich zaliczenie i zdobycie pieczęci. Trzeba znaleźć kot, który jest gdzieś tam ukryty w mieście. Trzeba znaleźć Gandalfa, który pomoże w sporządzeniu tajemniczego listu i potem trzeba go razem z Gandalfem wysłać. Także różne rzeczy trzeba zrobić. Jest takie zadanie, gdzie nie mamy charakterystycznych postaci specjalnie zrobionych. Jest tam zrobiony błąd jakby specjalnie w opisie gry, więc będą szukać kogoś innego, no wyjdzie ktoś inny. Ale ten punkt jest o tyle ważny, że na tym punkcie można uzyskać jakby wjazdówkę kolejką na górę, żeby nie targać się godzinę pod górę, więc jest to takie ułatwienie dla uczestników. Samotną Górą, gdzie odbył się finał i pojedynki zespołów, była Góra Skolnity. Gra była przygotowana tak, by każdy mógł wziąć w niej udział, nie tylko znawcy Tolkiena. Zrobiliśmy ją w taki sposób, że gra jest taką dosyć prostą, no, dlatego że tak, dzisiejsza impreza jest prologiem. Ten jakby cykl imprez będzie rozłożony przez 2 lata. Grę miejską w Wiśle przygotował m.in. Klub Wiślańskie Orły oraz Stowarzyszenie Jedi Takeda z Bielska Białej. Nasza organizacja ma już w tym roku lat 18. Zajmujemy się rekonstrukcją 3 światów. Rekonstruujemy na co dzień świat Tolkiena. Rekonstruujemy Gwiezdne Wojny. Ale to już teraz bardzo sporadycznie, przerzuciliśmy się na Tolkiena. No i bardzo często można też nas spotkać w strojach z okresu średniowiecznej Japonii. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.